Cześć, dzień dobry, witam się z Wami na kolejnym vlogu i mamy dzisiaj sobotę. Znowu jestem w domu, oczywiście nie ma overtime, w ogóle nie ma pracy. Nigdy u nas tak nie było, słuchajcie, żeby było prawie maj i żeby nie było pracy, no ale inflacja jest mega wysoka, nie oszukujmy się. Sama widzę po sobie, że już nie pamiętam kiedy, ostatnio coś zamawiałam na Amazonie poza wózkiem dla mojej mamy, Mercedesem. To nie pamiętam, żebym cokolwiek zamawiała na Amazonie czy na innych sklepach internetowych, bo po prostu jest temu. Niestety, niestety jest temu. Ja teraz myślę zawczasu, co ja potrzebuję kupić i wolę sobie poczekać tydzień, maksymalnie chyba czekam 8 dni, żeby te rzeczy mi przyszły i jest taniej. Nawet właśnie dając Wam przykład, tyle tych rzeczy na ślub, wszystko pozamawialiśmy na temu. Naprawdę chyba 95% mojego wesela, jeżeli chodzi o ozdoby i pierdółki różne, będzie sponsorowane przez Temu. Także no, ludzie patrzą na to, co wydają, jak wydają i nawet widać tutaj po ulicach u nas w mieście, nie wiem jak jest w innych miastach, ale widać, że tych vanów Amazona jest niesamowicie mało w porównaniu z tym, jak było kiedyś, bo wiecie, ja na to zwracam uwagę, bo zawsze mi się praca od razu przypomina i zawsze jak jechaliśmy, mówiłam, Boże Święty, niech oni już zjadą z naszego pasa albo coś, a teraz ich nie widzę, naprawdę ich nie widzę i nawet jak gadam ze znajomymi, to każdy mówi to samo, że każdy po prostu patrzy gdzie taniej, albo po prostu idą fizycznie do sklepu, bo często też jest taniej w sklepie, bo wiadomo, że często też Amazon sprzedając przez swą stronę musi sobie wziąć jakąś komisję, no bo oni też muszą zarobić. Także powiem Wam, no tej roboty nie ma, no ale na szczęście u Andrzeja się powoli rusza, także nie mam aż takiej paniki jeszcze, więc powoli już wychodzimy na prostą, więc myślę, że znaczy bardzo powoli, na razie się ślimaczymy, ale jest światełko w tunelu. Ja bardzo patrzę na to pozytywnie, bo wiecie, po tych kilku miesiącach, jak teraz widzę gdzieś tam to światło w tym tunelu, to od razu ten humor jest całkiem, całkiem lepszy i od razu ta nadzieja są lepsze. Zresztą też już nie mam siły chodzić wiecznie smutna i się denerwować, bo w ogóle, słuchajcie, obejrzałam ciekawego TikToka jakiś czas temu i pan mówił, że ludzie ogólnie na całym świecie martwią się, non-stop się martwią o to, co będzie za rok, za pół roku, za tydzień, za dwa, jutro, pojutrze. A 90% rzeczy, o które my się martwimy, że się wydarzą, nawet nie ma miejsca. Także my tracimy tu naszą dobrą energię na takie rzeczy. Oczywiście nie mówię, jak wszystko się nam wali na łeb, na szyję, to uwierzcie mi, ciężko sobie znaleźć pozytywnie i myśleć pozytywnie i nie martwić się, co przyniesie jutro. Ale jak już właśnie jest troszeczkę lepiej, to ja staram się stosować tą metodę niemartwienia się, no bo po prostu jak przyjdzie, że tak powiem, ten most, to wtedy się go będzie przechodzić i nie ma co myśleć wcześniej, jaką drogę do tego mostu trzeba przejść. Także tak sobie teraz mówię. Niedługo budzę Andrzeja. Znowu, jak zwykle widzicie mnie w wilgotnych włosach, ponieważ znowu jestem po treningu. Preferuję poranne treningi, bo po prostu ja później cały dzień mam luz i relaks, że wiem, że już nie muszę się martwić, już nie mówiąc o tym, że te 6000 kroków już z samego rana jest zrobione, więc do tych 10 bez problemu dociągnę. Nawet ostatnio cały czas moja średnia jest 15-16 tysięcy, także jest naprawdę spoko. Zdarzają się też dni po 20 tysięcy i z tych jestem bardzo się dumna. I co, dostałam dzisiaj też okres, także nie wiem, bo miałam iść dzisiaj zobaczyć na staniki w Marks & Spencerze, ponieważ mówiłam Wam, że nie będę mieć stanika do mojej sukienki ślubnej, ale jednak kiedy robiłyśmy przymierzanie sukienki, ponownie już wiecie, w domu, na spokojnie, gdzie ta sukienka była skracana od razu, to po prostu wzięłam stanik, ja miałam body ubrane, ale mama Andry mi dała jakiś swój stanik i po prostu dużo lepiej ta sukienka leżała tutaj w okolicach biustu, także chcę poszukać białego stanika, tylko że chcę taki stanik, żeby po prostu ktoś mi doradził. Czyli żeby pani ze mną poszła do środka i dobrała mi biustonosz, bo ja już sama nie wiem, powiem Wam szczerze i bez bicia, że nie wiem jaki mam rozmiar. Ja na oko biorę staniki, jest to mega złe i za każdym razem jak idę do takiej pani, to za każdym razem się okazuje, że biorę złe staniki, bo są albo one za duże, albo za małe. Także miło by wiedzieć jaki ja mam oficjalnie rozmiar. No i mieć pod tą sukienką jakiś ładny staniczek biały. Szczególnie, że jeszcze też będę miała później drugą sukienkę,
którą dalej nie wiem jaka będzie, bo nie mówiłam Wam, ale przyszło mi z temu sukienki, znaczy dwie, bo przez przypadek zamówiłam dwie te same sukienki w tym samym rozmiarze. Słuchajcie, przyszła mi tak krótka ta sukienka, że ja idąc, normalnie by mi było widać majtki. I Andrzej mówi, o fajna ta sukienka. Ja mówię, tak, jesteś pewny, że chcesz, żeby całe wesele, a później we Flame wszyscy nas widzieli. Moją dupę odeślij. Także odesłałam i powiem Wam, że a propos temu jestem w szoku, bo to była pierwszy raz, kiedy ja coś im odsyłałam. I odesłałam, powiedzmy, randomowo w piątek rano, wieczorem, przepraszam, wieczorem, bo to po pracy jakoś skończyłam pracę i poszłam wysłać. Sam w piątek, powiedzmy, a w sobotę rano ja miałam pieniądze na koncie, gdzie te sukienki dopiero do nich wyszły, także byłam w niesamowitym szoku, że wystarczyło im powiadomienie, że te sukienki zostały im nadesłane, a oni po prostu z buta oddali mi te pieniądze, gdzie mogłam tak naprawdę wysłać byle co, albo mogły być te sukienki zniszczone, no cokolwiek mogło z nimi być. Ja mogłam po prostu pójść w tej sukience, uwalić ją błotem i ją odesłać taką, a oni mi od razu odesłali pieniądze. Także jestem w szoku, ale oczywiście moje sukienki nie były ubrudzone, zresztą ja nie jestem takim klientem, żeby tak robić. W każdym bądź razie teraz czekam na kolejną paczkę z temu, która właśnie ma kolejną sukienkę, którą chcę zobaczyć, jak będzie wyglądać. Nie wiem, bo powiem Wam śmieszną historię. Jestem na wielu różnych forach, jeżeli chodzi o panny młode 2024. I są różne to grupy. Jedne są sprzedażowe, drugie są normalne. Jest nawet grupa Vinted ślubne. Czyli normalnie panie tam piszą, co sprzedają, jeżeli chodzi o ślub. No i ja tam napisałam posta, że szukam drugiej sukienki i jakiejś taniej. Zaznaczyłam taniej, ponieważ nie jestem pewna, czy ja tą sukienkę w ogóle będę zmieniać, a jednak tej sukienki nie będę, jeżeli nie zmienię w dniu ślubu, to już jej nigdy więcej nie ubiorę. Także, że prosiłabym o jakieś tanie sukienki. Oni mi wysyłały sukienki, te dziewczyny, po 300, 400, 500 funtów. No niektóre sukienki były droższe niż moja główna sukienka ślubna. Low. Nie wiem, czego ludzie nie rozumieją w słowie tania. W każdym razie ani jedna sukienka sama nie była ok. Także dalej próbuję. Próbuję co? Timu, ale jest kilka zajebistych, przepraszam za słowo, sukienek na Shein. Ale to wiecie, mam kilka orderów na Timu, więc chcę sobie je spłacić na Klarnie, zanim wezmę kolejną, bo wiecie, jak to jest 5 zamówień tu co 2 tygodnie, 8, tu 9, tu 10 i nagle wychodzi nam, że przychodzi piątek i 100 funtów na te małe takie ordery schodzi, także jeszcze poczekam, zresztą też cały czas, wiecie, ćwiczę, coś robię, wczoraj znowu w ogóle, słuchajcie, mama Andrea mówi, znowu schudłaś, a mi się waga nie zmienia, ale mój błąd, że właśnie nie biorę pomiarów i ja widzę po sobie, widzę, że mój brzuch jest bardzo płaski w porównaniu z tym, znaczy dalej mam brzuch, ale w porównaniu z tym, jaki był taki, wiecie, nabubuszony, pomimo tego, że dzisiaj mam pierwszy dzień okresu, jest naprawdę dobrze, także wiem, że coś tam się dobrego dzieje w tym ciele, więc możliwe, że troszeczkę smukleję, mimo tego, że waga tego nie pokazuje, a moje czasy tego, że jestem sfiksowana na numerkach na wadze, też już minęły, dzięki Bogu, i właśnie patrzę na to, jak się widzę w lustrze i tym, jak się czuję. I właśnie, a propos tego, jak... A propos tego, jak wyglądam na temat wagi. Słuchajcie, u nas w Anglii jest teraz mega, mega mocna sprawa. Widziałam też, że polskie portale piszą. Jest u nas piłkarz, bodajże Arsenalu, Declan jakiś tam. Ja go tam, wiecie, ja się nie znam na futbolu, ale widziałam go na różnych stronach różnych magazynów. I on ma dziewczynę. Jest to dziewczyną od 17 roku życia. Mają razem dom, pieska. W tamtym roku bodajże urodziła mu dziecko. I... No, jest to po prostu Angielka, blondynka, bardzo ładna, powiem Wam, bardzo ładna dziewczyna, naturalna, ale nie jest w rozmiarze 8. Jest w rozmiarze, nie wiem, patrzeć po zdjęciach 16, troszeczkę większa jest ode mnie, no może troszkę większa niż większa, ale moim zdaniem ona nie jest jakoś mega, mega otyła, po prostu jest większą kobietą. Słuchajcie, tak jej tutaj pojechali w Anglii, w kraju, w którym roi się od osób naprawdę mocno otyłych, pojechali jej, że jest gruba, brzydka, że jej facet na pewno ją zdradza, tagowali go gdzieś na Twitterach, człowieku, czas na upgrade, jesteś piłkarzem i w ogóle dziewczyna tak się, no ja uważam, że zamknęła w sobie i tak się, jej samoocena tak poszła w dół, bo jej akcje o tym świadczą, tym co zrobiła, a mianowicie wykasowała wszystkie swoje zdjęcia z różnych social media, jej Instagram jest pusty.
ma dalej tego Instagrama i jest pusty. Jedyny plus tej całej akcji jest taki, że ona miała tam powiedzmy 10 tysięcy followersów, a teraz ma chyba 70 tysięcy, tylko że tam nie ma zdjęć, ale to jest takie jakby ciche wsparcie dla tej dziewczyny. Ale to jest po prostu takie przykre, słuchajcie, ten chłopak też się tak wkurzył, bo jakiś, jak się to mówi? Reporter się go właśnie zapytał, jak się z tym czuje, że nie ma, jak on to powiedział, typowej żony piłkarza, coś takiego. I ten chłopak tak się zdenerwował, powiedział, że to jest, ona jest miłością jego życia, że to jest jego ciepło, to jest jego uśmiech, to jest jego miłość, to jest jego bezpieczeństwo, że ona z nim była od momentów, kiedy nie mieli nic, do momentu teraz, kiedy mają wszystko, ona jest jego safe space i dla niego nie ma takiego słowa jak upgrade, że on po prostu nie widzi tego. To jest po prostu straszne, że są jakieś tak stereotypy, że jak jesteś dziewczyną, powiedzmy właśnie piłkarza, to masz wyglądać jak, no wiadomo jak. Ale znowuż, jak są dziewczyny, które robią się, żeby tak wyglądać, czyli robią sobie liposukcje, botoksy, 1 500 000 różnych zabiegów na twarz, cycki, dupę, brzuch, nogi, wszystko, wszystko, to znowu jest niedobrze, bo ona jest zrobiona, bo wszystkie wyglądają tak samo i przecież naturalność się liczy. I ja sobie tak myślę, to się niech te ludzie w końcu zdecydują. Jest naturalna, źle. Jest zrobiona źle. Po prostu ludziom nigdy nie dopasuje. I właśnie a propos tego też wyglądu i naturalności, słuchajcie, jak się nazywa ta aktorka, która kiedyś grała w M jak Miłość? Koronieska? Jakoś tak, co jest ona chyba z Dowborem. Jak ja widzę, ona ostatnio pokazała się na profilu, ile ona dostaje hejtu, dlatego że ma zmarszczki, dlatego że jest, nie maluje się, nie pacynkuje się. Wiadomo, jak mają jakieś wyjście, ona nakłada piękny, delikatny makijaż i wygląda przepięknie moim zdaniem. Ale tak jak nagrywa w dziennym życiu, nagrywa bez makijażu. Zwykła kobieta i w życiu bym nie powiedziała, że ona jest brzydka. I co? Ludziom nie pasuje to, że jest naturalna i że ona przecież powinna się zrobić, bo jest artystką, aktorką, więc ona powinna wyglądać w jakimś tam określonym standardzie. Ale jak wchodzimy właśnie na profil jakiejś zrobionej pani, to czytamy, kiedy ludzie zaczną wyglądać z godnością, bla, bla, bla. Po prostu załamuje ręce. I to nie jest tylko na portalach polskich. Widzę to też na portalach angielskich. Ludziom po prostu nie dogodzi normalnie. Czy to Polska, czy to Anglia, czy pewnie Stany i inne kraje, to jest dokładnie to samo. Także słuchajcie, róbcie jak chcecie. Tak samo jak ja chodzę bez make-upu. Wiadomo, mi pomaga to, że mam zrobione rzęsy. Od razu ta twarz całkiem inaczej wygląda. Ale nie nakładam nic na twarz. Bardzo rzadko się teraz maluję. Kiedyś to uwielbiałam. Teraz jakoś nie mam na to ochoty. Może mi się to zmieni. Na razie mam taką fazę, jaką mam. Wydaje mi się, że jak będę miała brwi zrobione, to jakoś prędzej będzie mi się chciało malować. Ale słuchajcie, róbcie co chcecie. Ważne, żebyście wy czuły się dobrze ze sobą. Ja na przykład nie czuję się dobrze ze swoim ciele i dlatego staram się coś z tym zrobić, schudnąć, wyglądać lepiej, ale na pewno nie robię tego dla nikogo innego, a tym bardziej dla opinii publicznej. Szczerze Wam powiem, że Andrzej to na przykład nie lubi, jak ja chudnę, bo on lubi takie trochę większe kobiety, ale ja mam wywalone, bo ja mam się sobie podobać. Nikomu naokoło mnie, ja mam być z siebie zadowolona i ja mam się cieszyć, jak wyglądam. Także dziewczyny, jak słyszycie złe, negatywne komentarze na swój temat, po prostu ignorujcie. Ja w ogóle nie rozumiem, jak ktoś może komuś pojechać pod względem wyglądu. I ja nie mówię. Ja nie mówię, słuchajcie, bo nieraz przyznaję się z ręką na sercu, że siedzimy z koleżankami na przerwie i sobie powiemy, o Jezu, co ona ubrała dzisiaj na siebie, albo Boże, te włosy postarzają jej, bo tak się zdarza. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że nikt nigdy nie skomentował kogoś wyglądu, ale to jest moje zdanie i moich na przykład znajomych, mówimy jej między sobą, nawet nie mówimy poza plecami tej osoby, bo jej nawet nie znamy, ale nie wyobrażam sobie iść do tej kobiety i powiedzieć, ej, ale zrobiłaś sobie włosy beznadziejnie ci w nich. No hello, no hello. Trzymajmy po prostu niektóre opinie dla siebie, możemy je mieć, bo wiadomo, ale chyba nie ma co robić przykrości innym ludziom, bo powiem Wam szczerze, sama mam niesamowicie niską samoocenę. Teraz to już inaczej trochę u mnie wygląda. Myślę, że jakby mi ktoś za chwilę napisał pod spodem, że jestem brzydka, gruba i w ogóle, może jakoś tam w 2% by mi się zrobiło przykro, bo wiadomo, że nie jest miło czytać takie rzeczy, ale bym ogólnie miała wywalone. Ale gdyby ktoś mi tak napisał, powiedzmy, 5-6 lat temu, albo nawet później, to pewnie bym przez tydzień nie jadła. Także uważajmy na to, co mówimy w internecie.
I tym akcentem kończę. Idę budzić mojego przyszłego męża i idę wyprowadzić młodego, bo słuchajcie, jest godzina 10:20 chyba, a on nie chce wyjść, bo pada. Także trzeba księżniczkę wyciągnąć, bo jak pojedziemy do Milton, to może nas nie być kilka godzin. Także może uda mi się coś nagrać, mam telefonem tam w tym Milton, ale nie obiecuję, nie robię, jak to się mówi, z gęby cholewy, jakoś tak mama zawsze mówiła. Tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jak mówię źle, bo oczywiście jak zwykle palnęłam coś w poprzednim vlogu i się śmiał się ze mnie, ale ja się sama z siebie śmieję, więc ja nie biorę tego w negatywny sposób i ja się z tego sama śmieję, co ja czasem gadam. Szczególnie, że ja niektórych błędów językowych nie wychwytuję, więc to wy je wychwytujecie, jak mi piszecie pod spodem, to ja dopiero wtedy jakby się mi rozjaśnia w mózgu i mówię, Jezus Maria, jaka w ogóle bania masakra. Także dziękuję wam dziewczyny, bo ja naprawdę sama się z siebie nieraz śmieję. Dobra. Ręka mnie boli od trzymania tej kamery. Dzień dobry, jestem godzina 17. Słuchajcie, tak jak przeczuwałam, nie dało się w Milton nic nagrać, ale to nic, bo było tyle ludzi, że już zapomniałam, jak to jest w sobotę na shoppingu, bo jak wiecie, unikam tego dnia, ja w ogóle lubię soboty w domu, no ale teraz przed weselem to różnie to bywa z tymi sobotami. Ale tragedia. Po prostu my dostawaliśmy takiej nerwicy w każdym sklepie, żeby coś wejść, żeby coś kupić, to trzeba było stać i stać i stać. Także my jesteśmy w domu gdzieś tak pół godziny, a jest prawie piąta. Także cały dzień nam się zeszło, ale oddaliśmy stary garnitur, odebraliśmy obrączki, których zapomniałam wziąć, żeby wam pokazać. I przyszło mi też zamówienie z temu, także wszystko wam pokażę. Ale czekajcie, idę po obrączki. Przepraszam, Bubek. Słucham Ci, Bubek. Dobra, jestem. Okazało się, że wzięliśmy w ogóle tą mniejszą obrączkę dla Andry, tak jak głównie myśleliśmy, ale nieważne. Także, co chciałam powiedzieć? Nie pokażę Wam wszystkiego, co zamówiliśmy do temu, ponieważ kilka rzeczy Andry wziął na górę. Wziął też garnitur Bastera, nie wiem gdzie, chyba go schował, ale po prostu Wam powiem, jak ja zobaczyłam młodego w takim ala garniturze, ja wam mogę pokazać, nie mogę wam pokazać zdjęcia, bo są ludzie, którzy... A dobra, Ola, możesz zobaczyć, tylko jak się będzie Adry pytał, to nie widziałaś zdjęcia. Pamiętaj. Zobaczcie. To jest Buster w garniturze? Powiem wam, że to jest tak, wiecie, na razie byle jak, tylko żeby przymierzyć, czy ten... czy rozmiar jest dobry, czy mamy szukać dalej. Rozmiar jest idealny i co jest fajnego w tych szelkach, że to są właśnie szelki, że to nie jest nic męczącego dla niego, że będzie mu gorąco. Są takie typowo garnitury, ale A, ciężko jest znaleźć w jego rozmiarze, B, są dużo droższe, a ja chcę, żeby on to miał ubrane tylko i wyłącznie do zdjęć, no i C, będzie ciepło, nie chcę, żeby on się męczył, a my za to daliśmy 5 funtów, słuchajcie, 5 funtów na Timu. Ale oficjalnie nikt nie może tego oglądać. Oczywiście mamie wysłałam zdjęcie, bo jak mogłam mamie nie pokazać zdjęcia? Ale jak coś, to wszyscy, jak ktoś ogląda, kto będzie u mnie na weselu. Także Ola, bo wiem, że to oglądasz, Justyna. Cicho, nie widziałyście. Zaskoczenie. Albo po prostu wymaszcie to ze swojej pamięci. Także jakieś inne rzeczy on wziął na górę. Ale nieważne. Zacznę od tego, że w końcu udało mi się dojść do Primarka, w którym było... tyle ludzi, nic nie chodziłam, nie kupowałam, słuchajcie, byłam bardzo grzeczna, ponieważ nie mam pieniędzy, także to jest też inna opcja, ale zamówiłam, kupiłam buty w rozmiarze 6, one były za 9 funtów, zależało mi, żeby były one zwykłe białe trampki i w ogóle dobrze, że napisałam do Zuzki, ponieważ ja myślałam, że one muszą być materiałowe, bo ja jej wcześniej dostarczałam buty materiałowe, wiedziałam, żeby nie kupować tych samych, jak te, które robiła mi Króla Lwa, tylko że właśnie chodzi o te bardziej a la Converse. I te a la Converse, tylko materiałowe miały, wiecie, tą czerwoną tutaj obwódkę, a ja chciałam typowo białe, bo to mają być ślubne buty. I napisałam do Zuzy, że o Jezu, wiesz, muszę gdzieś do innego sklepu iść, bo w Primarku są tylko skórzane. Ona mi powiedziała, że właśnie skórzane nawet dla niej lepiej. Także wzięłam i tylko 9 funtów. I przy okazji wzięłam sobie, słuchajcie, bo ja nie mam, mam tylko Adidasy, a mam kilka różnych sukieneczek różnokolorowych i nie mam trampek. Więc wzięłam takie za 7. Niestety, albo stety wzięłam w niebieskim, dlatego że ani białych, ani czarnych nie było w moim rozmiarze, ani tych
kremowych. Także jedyny rozmiar w moim kolorze, w moim rozmiarze to były te niebieskie. A stwierdziłam, że ja też bardzo dużo chodzę w jeansach, także do jeansów będą fajnie wyglądać i do niektórych moich sukieneczek też, a po prostu jak będą w białym lub w czarnym, to wezmę. Ale kurde, 7 funtów za te lampki, super cena, a powiem Wam, że ja miałam w tamtym roku czarne i pomimo ceny mega długo mi się sprawdzały. Potem byliśmy, słuchajcie, w pewnym sklepie, o którym Wam chcę powiedzieć. Nazywa się ten sklep Wheatheart. Wheatheart, prawie jak retard. Wheatheart z Chelsea. Jest to sklep z 1886 roku i te z Was, które obserwują mnie na Instagramie lub Facebooku, widziały, że tydzień temu w czwartek właśnie byliśmy na shoppingu, polecam Wam to Sticky Toffee Pudding, hot chocolate, biała czekolada. Ja ogólnie nie pijam białej czekolady, bo jej nie lubię jakoś za bardzo. Uważam, że to jest strata kalorii, skoro nie lubię tego pić, ale mama Andry czasem lubi sobie wypić. Weszliśmy do tego sklepu, żeby ona sobie kupiła czekolady. Ja takie sklepy omijam, bo w ogóle jak widzę cenę 10 funtów za gorącą czekoladę, to sobie myślę od razu, że wbiję i mogę ją kupić za funt. No ale mniejsza większość. Tam w tym sklepie są maszyny, w której ta gorąca czekolada jest robiona i można sobie wziąć kubeczek i spróbować. I ja spróbowałam tej. Po prostu myślałam, że ja z tego sklepu nie wyjdę. To było takie pyszne i mama Andry mi kupiła właśnie ten smak. A później zrobiłam trochę research, bo ja oczywiście myślałam, że na internecie znajdę taniej, ale niestety nie dość, że się nie znajdzie taniej, to jeszcze trzeba płacić za przesyłkę, jak się nie zrobi jakiejś tam sobie pieniędzy, że właśnie robią też ponoć bardzo dobre kawy. Także dzisiaj będąc tam wzięłam sobie jedną kawę. Jest to kawa orzechowa, była też malinowa, nie malinowa, była też waniliowa, różne były smaki, ale ja właśnie chciałam po prostu taką klasyczną, ale orzechową. Jest tutaj 200 gram, nie jest ona najtańsza, bo kosztuje 9 funtów, ale stwierdziłam, że tak naprawdę to są dwie kawy w Starbucksie, a tu będę miała kilka. Ja ogólnie używam kawy z ekspresu, ale powiem Wam, że czasem rano nie chcę się, wiecie, tej całej otoczki tego ekspresu robić, a tu, wiecie, postawię czajnik, wsypię to i spróbuję. Także mam nadzieję, że będzie ona faktycznie o smaku orzecha. Zobaczymy, przetestuję, ale mówię, kupię, ale tą gorącą czekoladę musicie spróbować. No i dobra, pokażę Wam na szybko kilka rzeczy, które kupiliśmy z temu. Tak jak mówię, na przykład torbę na siłownię, którą kupił Andrę, dwie pary okularów wziął na górę, bo jedne są na ślub, po prostu rewelacyjne do garnituru mu będą pasować. Co on też dwie pary shortów do pływania, bo na temu są w bardzo fajnej jakości, słuchajcie, shorty do pływania, a za niewielkie pieniądze, chyba po 5 funtów płaciliśmy, a potrzebujemy na siłownię, bo chyba Wam mówiłam, że znowu zaczynamy chodzić. Ja głównie idziemy na basen, bo Andrzej nie może ćwiczyć normalnie, a ja znowu ćwiczę w domu i powiem Wam, że też nie chcę, żeby czekał na mnie na parkingu. Zresztą ja lubiłam kiedyś bardzo siłownię, teraz mi szkoda na to czasu, wiedząc, że mogę biegnąć tutaj w domu, no ale basenu w domu nie zrobię. Basen zawsze mi robił fajnie na ciało, na talię, na celulit, chociaż powiem Wam, że odkąd biegam, nie mam celulitu na nogach, ale wiadomo, jeszcze może to lepiej wyglądać. Także on może pływać, więc od poniedziałku, w poniedziałek po pracy jedziemy od razu na siłownię właśnie popływać, bo w poniedziałek, jeszcze w niedzielę mam ostatni dzień treningu, piąty dzień treningu będzie zaliczony. A wiecie, pływanie to tak nie liczę jakoś super mocno jako trening, bo sobie włączę książkę, bo mamy słuchawki do wody, włączę sobie książki i będę pływać, ale wiadomo, to też jest jakiś trening, tylko trochę inny, także mega się cieszę, pójdę sobie też do sauny i tak dalej. No, także to Andrzej wziął na górę. Ja wzięłam, słuchajcie, młodemu Starbucksa, także młody ma teraz Starbucksa, musiałam mu to ukraść, ale jest po prostu super, no już ci oddaję, proszę. I Starbucks był za 3 funty. I wzięłam mu też takiego jeżyka za funta. Tylko ten jeżyk, słuchajcie, jeszcze 10 minut temu miał oczy, ale że oczy były plastikowe, to niestety już tych oczu nie ma, ale uwierzcie mi, że były. On strasznie lubi takie małe zabawki, które może tak tarmosić na raz. Także to, pierścionki zostawię na koniec. I słuchajcie, wzięłam sobie jedną biżuterię, ale gdzie mi brakło mi... A jest... To jest biżuteria, która niesamowicie mi się spodobała na pani modelce, która wygląda mega ładnie i wygląda na taką biżuterię, którą widzicie w Warren James i tak dalej. Ona oczywiście ma też bransoletkę i ten zestaw kosztował tylko 4 funty. I ja chcę spróbować, jakby to wyglądało do mojej sukni ślubnej.
Nie mam żadnej biżuterii jeszcze dokupionej i chcę popróbować różne warianty. Niekoniecznie, jeżeli to będzie wyglądać bardzo tanio nałożone, zostanę przy tym, ale będę wiedzieć, w jakim stylu szukać, żeby pasowało do mojego stylu sukienki. Także zamówiłam jeden ten. Jeżeli nie będę nosić teraz, to wiecie, na pewno znajdę okazję. Ostatnio mam też fazę na takie perły, także zamówiłam taki łańcuszek. Też myślałam, żeby zobaczyć, jak perły wyglądają do sukienki i mogę zawsze założyć perły inaczej. Wiem, że niektórzy mówią, że to jest pech, ale ja akurat w to nie wierzę. Jedni mówią, że pech, drudzy, że szczęście. To nie będą prawdziwe perły, także się nic nie liczy. I do tego jest oczywiście bransoletka. Tak jak mówię, to wszystko było jakieś groszowe. Jeżeli chodzi o biżuterię, te akurat sprawy, wiecie, 2-3 funty, funta, nawet niektóre tam 80 pi. Ten mi się bardzo spodobał. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał, ale myślę, że może fajnie. Taki bardziej czokerek jest. I te kolczyki w ogóle tak mi się, słuchajcie, spodobały. Dwie pary mam różnych. Czekajcie. Tak na szybko idę, zobaczcie, ta. Ja myślę, że one będą przepięknie wyglądać. Boże, muszę zaraz je poprzymierzać. I drugie są takie bardziej proste. Ale też przepiękne. Przepiękne, naprawdę są. I one naprawdę te nie wyglądają na jakieś tanioszki, bo niektóre z tych biżuterii, jak na przykład to, co Wam pokażę teraz, wygląda na po prostu tanie coś. Widać to, widzicie, po jakości. To złoto jest takie jakby złote, chociaż myślę, że też jak założę na szyi, będzie ładnie wyglądać. Także ja chcę poprzymierzać różne warianty. A co tu jeszcze jest? Aha, tu jest jeszcze taki podwójny. Też z takimi delikatnymi brylancikami. Wzięłam sobie wkładki do butów na wszelki. Niby te buty, które ja mierzyłam, które kupiłam, w których chodziłam, są mega wygodne, ale przezorne, zawsze ubezpieczone. No i nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła okularów, ale zacznę od tych, które zakupiłam w Primarku i które są prawie że najdroższe z tych wszystkich, ale ja się zakochałam w nich. No mega. Ja lubię. Ja wiecie. Wszystkie osoby, które są ze mną długo, wiedzą, że jestem okularomaniaczka. Ja uwielbiam okulary przeciwsłoneczne, ale zobaczcie, sama się sobie podobam w tych okularach, powiem Wam szczerze. I one były za 3,50 z UFA. Te były za funta. One są takie unisex, ale Andrzej się nie podobają, bo nie lubi takiego kształtu, więc ja sobie je wzięłam. Mi się jak najbardziej one podobają. Za funcika, powiem Wam. Ceny okularów są sztoć. Te były chyba za funt 50 i teraz pierwszy raz je mierzę przy Was. Tamte mierzyłam, ale tych nie. Ale ładne. O Jezu, piękne. Jezu, ja to się sama sobie zachwycam w okularach. Powinnam w ogóle oczy zakrywać i chodzić w okularach. Te będą najdroższe. Te w ogóle czuję, że będą petardy. Zobaczcie. I mi osobiście wydaje się, że bardzo pasują takie duże okulary. Niektóre nie pasują, ale mi wydaje się, że pasują. W ogóle myślę teraz, że te mogą mega fajnie na mojej mamie wyglądać. Także mama, będziesz próbować chyba. Coś czuję te okulary, bo coś czuję, że będą fajnie na tobie wyglądać. Także możemy cię zamówić. Wszedł mi też dywan dla mojej mamy, ale nie będę wam go pokazywać, bo ładnie go zapakowali. No i te okulary, które były okularami najdroższymi, bo one mają fiolet, niebieski i tak dalej, one były za 3,50. Ale też fajne. Też fajne. O Jezu, wszystkie mi się podobają. No, także takie okulary. I ja też zamówiłam sobie torbę na siłownię. To nie jest nic jakiegoś specjalnego, to jest taka zwykła torba, wiecie, ona kosztuje 8 funtów. Zwykła, bez marki. Po prostu mi chodzi, żeby przetransportować szampony, wiecie, środki czystości i nieczystości, środki do mycia się i tak dalej. I tu właśnie dolna część jest na rzeczy mokre z basenu, więc nie będę wydawać 4 dych, 5 dych na torby z Nike czy z Adidasa, skoro ta kosztowała chyba 8 funtów albo 7 nawet za nią dałam. I przyszła mi, słuchajcie, kolejna sukienka, jeżeli chodzi o sukienkę drugą sukienkę na wesele, bardziej taką wyjściową, jak pójdziemy do klubu i powiem Wam, jestem zachwycona. Sukienka kosztowała 8 funtów i zrobiłam sobie w niej zdjęcie, bo tak jak Wam pokażę tu w kamerze, to słabo widać. Zobaczcie, czekajcie, ktoś do mnie pisze. A pani od makijażu, zobaczcie. To jest ta sukienka. No moim zdaniem,
Jak na sukienkę taką po prostu wyjściową do nightclubu, jest świetna, bo jest po prostu biała, fajna. No mega. Co mi się w tej sukience podoba, to jest to, że zachodzi mi tutaj pod pachę, także nic tutaj nie będzie mi się wylewało. W dodatku jest dość grubsza, że nie jest gruba, że jest mi w niej gorąco, ale nie jest prześwitująca i będę mogła sobie spokojnie pod nią ubrać cielistą bieliznę, wyszczuplającą, żeby mnie trochę wymodelowała, także jestem zachwycona tą sukienką. Naprawdę, nawet myślę, że mogę ją ubrać jako drugą sukienkę już później do trampek, bo wiem, że będzie mi w niej wygodnie. Także naprawdę jestem zadowolona. No i co? Jesteście gotowi na pierścionki? Bo właśnie jeszcze jedna rzecz, która przyszła, to przyszło opakowanie na pierścionki. Tutaj, jak widzicie, jest Sylwia, Andrę i data naszego ślubu. Teraz pierścionki. Odebrane. To są nasze ślubne pierścionki. Myślę, że bardzo dobrze widać. Ja zaraz biorę mój. Pokażę Wam zresztą Andrę tak samo. Muszę gdzieś na duży palec założyć. O, to jest Andrę. Białe złoto ze złotym złotem. A moja, zaraz Wam pokażę, jak wygląda. W ogóle mój pierścionek zaręczynowy idzie do złotego plejtowania. Bo ja noszę go 24 na dobę przez 3,5 roku i tutaj już prześwituje złoto i właśnie Pani mówiła, że oni za 50 funtów można u nich zostawić, to trwa 2 tygodnie i wraca czysty, normalnie nowy. No i tak wygląda mój pierścionek zaręczynowy. I teraz Wam pokażę z obrączką. Najchętniej to bym już nosiła, ale nie będę tego robić, bo uważam to za głupotę, po to się bierze ślub i się czeka na ten dzień, a tak wyglądają razem. Czekajcie, dobrze to widać? O! W ogóle jakoś krzywo wydaje mi się, że te palce są, ale nie są. Po prostu przepięknie moim zdaniem to wygląda. Bardzo do siebie pasuje. Jeden pierścionek na mój gust komplementuje drugi. Także o Jezu, jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Także fajnie. No i tak jak mówię, zostało nam teraz tylko auto. Na próbny makijaż już jestem umówiona 31 maja w piątek. Mogłam zrobić to wcześniej. Ale ja lubię, wiecie, ja zmieniam ciągle zdanie, także ja wolę to zrobić jak najbliżej daty ślubu, ten próbny makijaż i próbne włosy, bo wiem, że u tej pani mi się spodoba, także no, coraz bliżej. I właśnie jeżeli chodzi o transport, odezwał się do mnie ten chłopak, nie wiem, czy wam mówiłam, bo tak mówiłam, no i on chce ode mnie 50 funtów i to jest cena bardzo fajna, ale znowuż Andrę mama mówi, że ona zna kogoś, kto ma znajomych, którzy zajmują się właśnie prywatnie włożeniem na śluby i dowie się też tam, także na razie nikogo nie bukuję, bo ja też nie lubię robić właśnie, tak jak wam mówiłam wcześniej, z gęby cholewę i nie będę komuś mówić, że dobra, biorę Cię, a potem będę odwoływać. Na razie po prostu zostawiam to bez odpowiedzi i zobaczymy, co powie mama Andrę. Dobra, słuchajcie, jest godzina 17:10, także my musimy zabrać młodego tutaj na boisko i po drodze jedziemy odebrać Too Good To Go z BMDM, nie z BMDM, co ja gadam, z Grexa. To jest w ogóle ostatni nasz hicior, bo super jest jedzenie, ja biorę do pracy, Andrę ma na wieczór, na dzień, na lunch, także super. Także jedziemy odebrać i zobaczymy, co tam będzie dobrego. Ale już tu nie będę Wam pokazywać tego na kamerze, bo myślę, że za długo się nagadałam, także widzę się z Wami na kolejnym vlogu, nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. Buziaki, pa, pa, pa!